Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Captain Toad Treasure Tracker, szósta rundka Drift Along Canyon. O kurcze, dosyć rozległo. Czego tu zacząć? No chyba nie mamy za dużego wyboru. O, pozbieramy sobie jeszcze monetki. Nie mamy za dużego wyboru i chyba zaczniemy z tej strony. Wydaje mi się, że ta tratwa będzie pływać w tamtą stronę. Już czekają tutaj brosi. Ojejku, będą na pewno nas rzucać bumerangami. Kurczę, dobra. Spróbujemy ich, wiecie co, wyeliminować. Dobra, jeden jest. Dobra, monety mam wszystkie. Młotkami, sorki. Rzucają młotkami. Dobra, jest. Pięknie. Mam ich z głowy. Tutaj jest jeden kryształ, zobaczmy. Dobra. Tu mogę zejść, fajnie. No okej. Jeden kryształ mam. My jesteśmy po drugiej stronie oczywiście. Tutaj jest jakiś mechanizm, wciśnijmy to, znaczy wyciągnijmy to. Życie. No dobrze. Na górze są bloki, które pewnie można kill-offem rozwalić, bądź są tutaj tacy rugbyści, którzy mogą właśnie też bloki te rozwalać. Zaraz. Czekajcie, najpierw sobie pooglądajmy. Na razie nie będę wyciągał tej wajchy, bo... Ja chyba nie mam innego wyboru. Kurczę, tutaj jest coś... Aha, dobra, spokojnie. To jest druga tratwa. Ja myślałem, że to jest ta sama tratwa, z którą, którą przepłynęliśmy przed chwilą, a to jest przecież z drugiej strony. Więc wiecie co? Zobaczę tylko z tej strony jeszcze. No, chodź tu. Dzięki. Drugi kryształ. O, pięknie. O, to się tam dostaniemy. Czy tutaj czegoś nie było do rozwalenia? Chyba nie. Ale trochę lipę, żem odwalił, bo... Teraz tam na górę chyba się nie dostanę, no. Nie dostanę się. Byłem przekonany, że tutaj blok jest jeden do rozwalenia. No nic. Pewnie będzie mi to kosztowało to... Będzie mi kosztowało to jeszcze jedną wędrówkę w tą stronę. Dawaj. Dobrze. Uwaga. Pięknie. Okej. Kryształy mam. Muszę się teraz odganiać od tych czerwonych Bullet Bill. Dobrze mówię? Chyba tak. Bullet Bill. Okej. Powinno być dobrze. Tu chyba są monetki, dokładnie, są monetki, kurczę. Jestem na 100% pewien, że o czymś zapomniałem. Patrzcie, tam jest Luigi. Przecież rok Luigi'ego już się skończył. W sumie jest tu też jakieś zejście, ale jak ja mam to zrobić? Przecież ja nie minę tego. No nic, zobaczmy jakie było drugie zadanie. Spróbujemy je wykonać jeszcze raz. Didn't take any damage. Czekajcie, a czy to się udało? Udało się, cholera. Ekstra, czyli nie będziemy musieli tu wracać. Nie oberwałem... O Jezu, dlaczego ja zawsze to wciskam? No nic, zaraz wyjdziemy. Fajnie, słuchajcie, fajnie, bardzo się cieszę. Tak więc szósta runda zaliczona. Przechodzimy do siódmej. Sliding Slap Shuffle. Here I go. Okej. Co my tu mamy? No. Czekajcie, czy ja tędy przejdę jakoś? Aha, to można przesuwać. Rozumiem. Bardzo fajnie.
poukrywanych monet troszeczkę mamy. Dobra, sprawdzimy sobie te drugie piętro. Kryształ, jest kryształ. Zrobimy sobie osłonkę. Powinniśmy teraz... O, właśnie. Bez problemu przejść tu. Tu jest życie. No, tędy chyba nie przejdę. No, na pewno nie. Tu mogę tam na dół chyba zejść. I to bym musiał zrobić. Tak mi się zdaje. Czekajcie. Okej. Mam pierwszy kryształ dopiero. Chwila, chwila, chwila. Wejdę tu. No to nas poprowadzi na pewno dalej, wiecie co, ale... Ha. Zapomniałem, że to mogę jeszcze przesunąć. Gdzie są te kryształy, cholera? Jeden jest tu. No właśnie, jeden jest tu. Jak się tam dostać? Czekajcie, czekajcie, tu są jakieś drzwi. No proszę, tego nie zauważyłem. No zaraz sobie to sprawdzimy. Okej. Powinniśmy się dostać do drugiego kryształu. Dokładnie, jest drugi kryształ. Został jeszcze jeden. No to na razie na pewno wiem, że jest wszystko w porządku, wszystko jest zebrane. Wszystko jest zebrane. Być może wiecie co, tamta roślinka, którą trzeba wyciągnąć, to jest jeden z kryształów, więc chyba nie pozostaje mi nic innego jak tam pójść i po prostu ją wyrwać. Dobra, zejdziemy sobie tu. Dawaj, 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 dawaj. No źle zrobiłem. Powinienem z tej strony od razu wejść. Okej. I mogę się założyć, że w iluś ruchach trzeba przejść tą planszę. I tyle. Tutaj. No właśnie, jest trzeci kryształ. Tyle dobrego. Tak więc lecę. Po gwiazdkę i sprawdźmy ten cel. Ale pewnie tak. Pewnie w iluś ruchach trzeba po prostu przejść tą rundę teraz. Clear course in 4 touches. Tak jest. 4 ruchy tylko mamy, żeby przejść to. Nie powinno być to trudne, wiecie co? Teraz oczywiście nie muszę się skupiać na znajdywaniu tych przedmiotów wszystkich. Okej, no dobra, spróbujmy to wykonać. Teraz tak, słuchajcie. Jeden ruch już muszę chyba tu zrobić. A nie, nie muszę. O, proszę. A to przez przypadek, wiecie co? Spadłem. Czyli dobra, mamy... Na razie 0 ruchów wykorzystanych. Możemy 4 zrobić jeszcze. Czekajcie. 1. Drugi. 3. I chyba się udało. I 4. 4 ruchy. Okej, okay, tak jest. 4 ruchy udało się wykonać. Pięknie. 7 runda zaliczona. 7 runda zaliczona. My lecimy do 8, nie? Spooky Spectres at Shadow Manor.
Runda numer 8, już ósma. Proszę bardzo, ósma oczywiście w drugiej księdze. Ale ciemno. Tu jest Toad. Co masz dla nas? Zielony mushroom. O proszę, fajnie. W którymś z odcinków też, w którejś z rund było to, że zielony mushroom, w tej chyba takiej z pociągiem, zielony mushroom był właśnie celem. Tym drugim celem. Co jest? Myślałem, że nie można go pokonać tym. Duchy mamy na razie z głowy. Kurczę, ile tu musi być ukrytych rzeczy, jak jest tak ciemno. Monety walają się po całym... całej tej posiadłości. Tu jest przejście. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy tu nie ma jakiegoś... Chyba nie. Nie, zapal światło. Światło zapalimy. Przejdziemy, zobaczymy tędy przez drzwi. Jestem z drugiej strony. Okej. Wejdźmy po tej drabince i sprawdźmy. Ten poziom. Sprawdzimy sobie ten poziom. Tu jest kryształ. Pierwszy. No, kurczę, ciężko jest nacelować na nich. O Jezu. Źle. Chcę ich po prostu wszystkich wytłuc, bo być może to jest zadanie. Nie jest to takie proste, cholera. Oni się nam cały czas... Czekajcie, jak z tej strony ruszę się... O. Będzie dobrze. Nie trzęs się, Toad. Toadette. Przez to, że się trzęsła. No nie. Dawaj, jeszcze jeden duch. Chcę ich po prostu wszystkich mieć z głowy. Gorzej będzie, jeśli to zadanie... gorzej, jak zadanie polegało na tym, abyśmy ich w ogóle nie ruszali. No ale zobaczymy. No dobrze, słuchajcie, idziemy na ostatni poziom. Dojdę ja tam? Wow, czekajcie. Kurczę, no, muszę jakoś to zrobić, tak. Jak się tylko cofnę. Okej, jeden jest. I drugi jest. Ekstra. O, gdzieś minąłem kryształ. Gdzieś ominąłem kryształ. Tu jest jeszcze zejście, czekajcie. Aha, to nas prowadzi do gwiazdki. Wiecie co, przekręcimy jeszcze ten kołowrotek, bo być może jest tu jakieś ukryte przejście z tej strony. Zejdę tu niżej, nie? No tak było. No tu się dostanę tam. Jedyna droga, jaką jeszcze mogę tu zrobić, to w tą stronę. Ale tam zeskoczę na dół. Tam mogę się dostać też po drabince chyba, co? To był pierwszy kryształ.
Tak się zastanawiam, czy tutaj schodziłem, wiecie co? No, wydaje mi się, że tu nie byłem. Zaraz, tu są jeszcze jakieś drzwi. Jest, jest trzeci kryształ. Dobra, czyli teraz już mam pewność stuprocentową. Z tym, że jeszcze nie wiem właśnie jakie jest zadanie poboczne, ale zaraz zobaczymy. I ustawmy to tylko tak. O, tak będzie dobrze. Myślałem, że tędy zeskoczę, ale tam jest przepaść, więc nie będziemy ryzykować, zejdziemy tędy. Gdzie? Okej. No i zobaczmy, zobaczmy. Trochę tych duchów natukliśmy. Gorzej będzie, jeśli miałem żadnego nie ruszyć. Got the one up mushroom. Aha, znalazłem to. A, fajnie. Super. Czyli ósma runda zaliczona na 100%. Nie musimy tu wracać. No i mam... O! Jakaś nowa karta się pojawiła. Okej. Zobaczmy. Mami Mi Maze. Best Coin Run. To też jest taki bonusowy level. Zaraz zobaczymy sobie go. Wow. Aha, już wiem, słuchajcie. Pamiętam. Kiedyś nas też takie coś goniło. To jest po prostu runda bonusowa. Jak najwięcej zdobyć monet. A, nie zdobyłem tego, cholera. Ile mam? 290 już? Wow, nieźle. 307 monet. 307 monet. No i fajnie. Okej, okay. Czekajcie, to mamy już zrobione. To mamy zrobione i przechodzimy do Dragadon Revenge. No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Tutaj jest już jeden kryształ, widzę. Zaraz, zaraz. A, widzicie, cwaniacy, no. Dobra, spróbujemy go najpierw zdobyć. Pewnie to jest pierwszy kryształ, więc muszę się cofnąć tu kawałek. Runda troszeczkę inaczej wygląda, ale boss jest ten sam. Dobra, właśnie tu. Tu ci się nic nie stanie i przy okazji jeszcze jest trochę monet. Kurczę, co jest? Okej, okay, jest pierwszy kryształ. Jeszcze muszę zdobyć te monety. Dobra, mam. 15 monet już w sumie posiadamy. W ostatniej chwili. Okej. Okay. Dobrze, 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 bardzo dobrze. Pewnie monety będą głównym zadaniem tutaj, więc lepiej zdobywać wszystkie, jeśli mamy taką okazję. W ostatniej chwili uciekliśmy, ale czekajcie, tu jeszcze zaskoczę. Okej, okay, drugi kryształ, fajnie. Idziemy do góry, do góry, do góry. Czekajcie. Jeszcze chwileczkę poczekam. Zaczynają spadać te odłamki. Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. Jest. Ekstra.
Tu mam monety i tutaj chyba jest ostatnie. Właśnie, ostatni diament. 3 diamenty, 65 monet w tej chwili posiadam. Ciekaw jestem, ile tych monet musimy zdobyć. Czekajcie. Aj! Niedobrze, niedobrze. Zróbmy sobie tu osłonę. Szybko, szybko, szybko. Sorki, że tak mało mówię tutaj, ale wiecie co, muszę dmuchać jeszcze w ten mikrofon. Nie jest to takie zbyt wygodne. O kurczę, 94 monety, cholera. Wydaje mi się, że 100 monet może być celem. Gdzie te 6 monet było? No i się uspokoił. Monet, cholera, jak będzie 100 trzeba zdobyć, to się chyba pochlastam. A, didn't take any damage. Oh fuck. No to się nie udało. No nic, musimy to przejść jeszcze raz. Tym razem wiecie co, chociaż nie będę się już skupiał na monetach. Po prostu, aby ani razu nie dostać. No dobrze, moi drodzy, pozwólcie, że ja się tu skupię, więc mogę się troszeczkę mniej odzywać. Chcę jak najszybciej to przejść. Tak więc lecimy. No, chyba się uda, co? Mam nadzieję. Ani razu nie oberwałem. I chyba się udało. Zaliczyliśmy to na 100%. Okej, moi drodzy, słuchajcie, wezmę sobie jeszcze raz tą gwiazdkę. W tym miejscu będziemy pomału kończyć ten odcinek. Zaraz zobaczę jeszcze, która to była plansza, 8 czy 10? Chyba 10, co? Nie, 9, sorki, 9. Więc 9 plansz mamy za nami. Widać, że połowa książki jest prawie zrobiona. No, możemy zobaczyć jeszcze tutaj historię. O kurcze, a tego to się nie spodziewałem. Możemy sterować tym smokiem. Ekstra. Taki troszeczkę bonusowy, wiecie co? Levelek. Praktycznie nic nam nie mogą zrobić. To Udet tam na nim siedzi. Słuchajcie, fajnie, fajnie, naprawdę. Szybciutko rozwalamy wszystko, co jest na naszej drodze.
Super, naprawdę. Farewell, Pyropuff Peak. Farewell. No i mamy dziesiątą rundkę. Spinwell Cogrinds. To jest oczywiście już na następny odcinek zostawione, więc jeśli Wam się ten podobał, możecie zostawić łapkę. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.